bardzo dziwne sytuacje. Pociski będą wylatywały za okręg. Za okrąg. Będą, jak to jest okrąg, to będą gdzieś tutaj lądowały, gdzieś tam. Powiesz, to jest kłamstwo, moc nie działa. Chodzi o to, że po prostu... Drogi widzu... Dzięki celowniku serwerowemu będziesz miał faktycznie pociski lądujące w kółku. Oglądamy powtóreczkę na wieżę trzecim, bohatera rzuciło na dwójki. Dobrze, nie na jedynki, to prawda. Ta pozycja na wysokich tierach jest średnia, ale na tych tierach ludzie nie mają zasięgu widzenia. Po prostu, no, wszyscy mają słaby zasięg, więc to jest spoko pozycja, prawda? Z tej stówki można sporo zrobić. Póki nie ma, nie wiem, 250 metrów, to jest gi. Bardzo dużo damage jest na tym pojeździe i ogólnie TPM jest git, więc... To jest masakrator na niskie tiery na otwartych mapach. Niestety dużo map otwartych wypadło. To jest puli. W związku z tym... Ten pojazd no też nie ma tak łatwo. Czym więcej mapek puli otwartych, tym lepiej dla niego, bo on oczywiście dominuje nie na jakimś tam himnu, tylko właśnie na tych otwartych. Mówię, to są za duże odległości, żeby ktoś cię zobaczył. O co chodzi z nagrodami za obstawienie turnieju? Wygrany był ogłoszony na stronie WOTA, wiesz? Ogłosili, kto wygrał za typowanie. Miał chyba 18 na 25. Więc miał bardzo dobrą skuteczność ten chłop. Żeby 18 typów, dobrze. Ten się rozbił tym T70. Prawie jak ja, tylko że ja się tam poślizgnąłem. Kiedyś na niskich tierach była majnówka, wiesz? Tylko jedna osoba wygrała czołg za typowanie, tak. Plecy. No lepiej na plecach się skupi. O, widzę, że będzie wyciąg robiony. Do tego jeszcze 10 osób dostało kamuflaż losowo. O, wiem, że byłaby masakra. A ty mówiłeś, że od 13 punktów może być czołg. Ja mówiłem, że od 13 punktów ostatnio był czołg. Skąd mam wiedzieć, ile będzie punktów na czołg potrzeba? To zależy od tego, jak dobrze typują ludzie. Ostatnio wystarczyło 13. Jakby w przedostatnim turnieju 13, a w tym ostatnim, który komentowałem, no to 18 aż trzeba było. Po prostu, no, ktoś był farciarzem większym. Nie mam pojęcia, ile trzeba farta mieć. To nie zależy ode mnie. Ej, no sam na 8, kurna. Wygrasz to? Wygrasz to? Nie, no nie wygrasz tego, no bez przesady. Cześć, Polny. Ale nie. No nie wygrasz tego, no bez przesady, no. Jeszcze 7.
Utonął Stewart! O kurde! Ale Stewart to jest trójka, to taki groźniejszy. Bo jak tam dwójkę się utopi, to to niewiele zmienia. Ładny strzał, wysadzonko. Dobrze, że ustawiliście się przy tej skałce. Na hita go masz. Weszło! Plecy! 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 Patrz, plecy! Oj, później się skupnąłeś chyba. O, to jest... trzeci tier. Dingaj się! Chyba... no, lepiej trzeba przymierzyć. Nawet z golda dinga. Twarde gówno. Twarde jest, twarde. Jeszcze jeden. Jeszcze jeden! Jeszcze raz! Pięknie. No, jeszcze ten Sahariano jest toksyczny. O, Panzer 2 to tam. On udaje tylko, że gra. To jest aktor. To jest aktor, no. Kończ. Ej, bo ty pocisków masz mało. Za dużo heków wozisz. Zmień te heki, 20. Po co ci 20 heków? Tu nie ma trola. Nie ma sensu tyle heków. Lepiej więcej goldowych mieć, czy tam zwykłych. O! To jest dla nich najgorsze, co może być. Walka z pojazdem, który ma świetne parametry zasięgu widzenia. Koniec. Nie no. Szefie! Musi pan coś z tym zrobić, tak nie może być. Ja od razu ci mówię, że ja tą powtórkę zgłaszam. I już cię na dwójki nie będzie rzucało po tej bitwie. Po tej bitwie będzie cię już rzucało tylko na czwórki jak coś. Także to jest twoja ostatnia dobra bitwa tym pojazdem, możesz już nim nie grać. Poszukaj jakiegoś innego. Taka moja propozycja dla ciebie. Oho, gryzek. Panie Rebek, no to była taka promocja, ale ona już jest nieaktualna. W przyszłym tygodniu będzie. Może dostępna znowu. No, nie wiem, czy nie powinieneś jechać, ziom. A czy ja wiem, że jest szansa, że on przyjedzie, ale powinieneś chyba jechać. No ja bym jechał, bo czas... Konfident? Nie! Obowiązek obywatelski. A masz na tym pojeździe turbosprężarkę? Ja bym proponował mieć. Masz, to dobrze. Turbo i optyka, słusznie. Tam się coś połamało, czy ja jestem jakiś ślepy? Plecy! Damian, hej, cichy, jak to oglądasz, to odezwij się do mnie na WOT. Mam sprawę 10 zł. Zaimponowałeś mi tą bitwą. Jestem w szoku. Serio, naprawdę. Kołobanow. Szacun, szacun, szacun. 11 fragów. Jest moc, proszę pana. Jest moc, zdecydowanie. To jest mocny zawodnik, proszę państwa. Dużo ekspa, 1847 bazowego. Wiadomo, niski tier, ale i tak wykazałeś się przytomnością umysłu. Tutaj wiadomość jest od pana Damiana, a to chyba nie do mnie. Tak mi się wydaje, że to nie jest do mnie. I przechodzimy do wiadomości pana Polny. Polny, 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 Polny. Rakaks napisał, zagra jakimś babo...